Teraz tego nie ma, czyli państwo z dykty trochę. Nie ma. Ja absolutnie nie zamierzam powtarzać cytatu, który przeszedł do klasyki polskiej polityki. Niemniej jednak sytuacja, w której dwa uzbrojone śmigłowce, a uważam, że był to jeden z najbardziej niebezpiecznych incydentów, latały nad Białowieżą, nie niepokojone przez nikogo, powinno palić czerwoną lampkę, że absolutnie zmienić się musi charakter obecności wojskowej, bo gdyby tam była brygada, czyli stosunkowo samodzielna, powiedzmy, struktura wojskowa, to brygada dysponuje swoimi środkami zwalczania napadu powietrznego. Brygada dysponuje manpadami do zwalczania statków powietrznych, dronów. Ma swoje zabezpieczenie przeciwdronowe. Trzeba było ich zestrzelić, krótko mówiąc. Nie trzeba było. Właśnie nie. Cała zabawa polega na tym, pani redaktor, że nie trzeba zestrzelić. Bo jak działa... jak funkcjonuje zabezpieczenie przeciwlotnicze w dystansie ultrakrótkim? Z tego typu sprzętu, w postaci manpadu, ale nie tylko, najpierw dochodzi do podświetlenia tak zwanego jednostki latającej statku powietrznego. Promieniem podczerwieni. I to już powinien być sygnał dla nich. Te śmigłowce mają doskonałą wiedzę o tym, bo mają systemy wykrycia. I on wie, że został namierzony. To jest jasny sygnał, że następne, jeśli nie zawróci, nie podporządkuje się do poleceń albo do wezwań, do strzałów ostrzegawczych, będzie po prostu zestrzelenie. I proszę mi wierzyć, że w tym wypadku na pewno taka reakcja byłaby podjęta. Czyli natomiast jeżeli przez czerwone światełko kilka się nie minut, zaświeciło. No właśnie, jeżeli przez kilka minut on krąży nad Białowieżą bez podświetlenia go środkami zwalczania napadu powietrznego, no to jest tylko i wyłącznie dowód na to. A Straż Graniczna takowych nie posiada. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.